Zmiana powiatu dla oddalonego Dłęczyce o blisko 30 km u Niejowa ma być o wiele bardziej korzystna w perspektywie rozwoju gminy i uzdrowiska w kolejnych latach. Duży wpływ na tę decyzję zdaniem burmistrza Józefa Kaczmarka ma wspólna historia u Niejowa i Łęczycy. Patrząc dzisiaj na perspektywy rozwoju na przyszłość, żeby nas nie spotkało to, co spotkało nas właśnie w poprzednich okresach reform administracyjnych. Myślę, że po 15 latach funkcjonowania samorządów powiatowych jest taki dobry czas na korektę. I oczywiście mówię, ta decyzja to nie jest decyzja na teraz, tak? To jest decyzja o przyszłości gminy w następnych kadencjach rozwoju uzdrowiska. Mimo że odległość z Uniejowa do Łęczycy jest większa blisko o połowę niż z Uniejowa do Podębic, nie będzie to przeszkodą w tworzeniu dobrych relacji, tłumaczy burmistrz. Wręcz przeciwnie, w ramach przynależności do powiatu łęczyckiego Uniejów ma gwarancję dalszego rozwoju. Te działania, które były w ostatnim okresie czasu, pokazują, że bliżej turystycznie nam jest do Łęczycy niż do Podębic. Rozwój w perspektywie kolejnych lat, wspólne korzenie historyczne, liczne wspólne projekty Uniejowa i Łęczycy, te i wiele innych argumentów mają przekonać mieszkańców gminy Uniejów do zmiany przynależności terytorialnej. Już podczas wyborów sołtysów we wszystkich sołectwach mają zostać przeprowadzone konsultacje społeczne. Później natomiast przyjętą w tej sprawie uchwałę Rady Gminy musi zaopiniować Rada Powiatu i Sejmiku Województwa. Zdaniem burmistrza wszystkie formalności powinny być zakończone najpóźniej do 31 marca bieżącego roku, kiedy to do Rady Ministrów wpłynie wniosek w sprawie przenosin. Jeśli to ma pomóc interesom Uniejowa, to jestem już absolutnie za, ponieważ widzę, co się dzieje do tej pory, że jak nas starostwo tutaj w Podębicach traktuje jako, jesteśmy dla nich konkurencją, a nie partnerem. To zły pomysł według pana? No pewnie, że to jest złe. No. Ale to zły pomysł czy dobry, tak według pana? No to się okaże, no. Tutaj są ciągłe jakieś spory, jakieś pretensje, jakieś po prostu zazdrosne, że tak powiem. Mówi tutaj pan pomiędzy Uniejowem a Podębicami. Tak, tak. No wie pan, to się już zaczęło od dawna, jeszcze zanim wybudowano pierwsze baseny. Ale jak w każdej sprawie są dwie strony medalu. Mieszkańcy upatrują tutaj dla siebie również wiele korzyści. Agendy urzędu starostwa mogą być przeniesione do miasta Uniejowa, dlatego że to jest taki ogólny przepis, że jeżeli powyżej 20 km jest do powiatu, to pewne agendy mogą być w mieście. I to będzie dla was ułatwienie? No to będzie ułatwienie dla nas mało, będzie zatrudnienie dla szeregu osób. Starosta podnębicki źródła problemu szuka w trudnych relacjach pomiędzy Uniejowem a Podnębicami. Spośród 6 gmin przynależących do powiatu podnębickiego od lat współpraca nie układa się zbyt dobrze tylko z Uniejowem. Obecnie powiat podnębicki liczy 6 gmin. Z 5 mam bardzo dobrą współpracę. Przez całą kadencję 4, wcześniej byłem w 2 kadencji również starostą. Natomiast z 1 gminą, czyli z gminą Uniejów, nie było i nie ma. I mam wrażenie, że chyba długo jeszcze nie będzie dobrej współpracy. Problem leży również w usytuowaniu karetki pogotowia w Uniejowie. Obecność kilku tysięcy gości dziennie jest jak najbardziej zasadne do stworzenia takiej podstacji, ale jak się okazuje, nie odległość pomiędzy Podębicami a Uniejowem, a liczba mieszkańców decyduje o utworzeniu podstacji w tym miejscu. Zarówno mój poprzednik, Stanisław Olas, w piśmie z lipca 2010 roku, jak i ja, w piśmie z maja 2013 roku, piszemy wyraźnie, że ta karetka ma stacjonować w Uniejowie. Propozycji wojewody nie zatwierdził minister zdrowia. Uniejów jako jedyne uzdrowisko w województwie łódzkim stało się bardzo rozpoznawalnym miejscem na mapie centralnej Polski, ale walory turystyczne często jednak nie idą w parze z przynależnością terytorialną. Dzisiaj się zastanawiam, czy czasem przekornie nie poprzeć tego wniosku. Może nie można trzymać kogoś na siłę.